Dzień dobry moi kochani, dzień dobry, witam do czytania z kart anielskich z Grace. Ja nazywam się Grace, a czytanie jest na miesiąc listopad 2017 dla moich wspaniałych znaków ziemskich, czyli byków, panien i koziorożców. Już są wiadomości na stole i od razu zaczynamy od byka. Moje kochane byki, co dla Was w listopadzie 2017? No słuchajcie, nie ma co ukrywać. Póki co, jeszcze nie robiłam znaków wodnych, ale póki co Wy byki macie najlepsze czytanie na listopad 2017. Prawda jest taka, jaka jest. 3 czy 4, w zależności od tego, gdzie jesteście, listopada jest pełnia księżyca w Waszym własnym znaku. Okay? A potem 18 nów księżyca w Skorpionie. Ja widzę, że Wy będziecie to odczuwać bardzo, ale w jak najlepszym tego sensie znaczenia. Na początku miesiąca ja widzę, że coś się dzieje w pośpiechu. Gdzieś trzeba z czymś zareagować szybko. To może być wiadomość, to może być kontrakt, to może być propozycje, to może być różnych dużo rzeczy, to może być mail, to może po prostu dużo się dziać, wiadomości wysyłanych w to i z powrotem, słuchajcie. Przysyłanych, wysyłanych możecie otrzymywać, a więc dużo akcji, ale jeżeli przyjdzie jakaś propozycja, czy to zawarcia kontraktu, sprzedaży, kupna, no czegoś naprawdę istotnego, nie dajcie się popchnąć za szybko, mimo że trzeba reagować szybko, odpowiedzieć jak najszybciej. Czas jest tutaj ogromnie ważny, wymaga pośpiechu, niemniej jednak śpiesz się powoli. Ciągle dobrze wszystko przeczytaj, ze wszystkimi dokumentami się dobrze zapoznaj, zanim podejmiesz ostateczną decyzję, zanim ruszysz do przodu. Jest to wszystko możliwe, ale należy zachować równowagę. Ty masz ten power, Ty masz tę moc, Ty sobie super ze wszystkim poradzisz, mój drogi byku. Niemniej jednak rozum i serce, to co możesz, to nad czym trzeba się zastanowić, trzymaj równowagę. I już słyszę, nie daj się wyprowadzić z równowagi, dla kogoś jest to ważne. Kochane moje drogie byki, Panie i Panowie, widać, że anioły mówią, chcesz spotkać tego właściwego partnera, partnerkę? Poproś o to. Wyobraź sobie tę osobę, jak się z nią czujesz i do siebie szybko przyciągniesz. Oj, przyciągniesz, bo patrzcie, co Wy macie i co czyni Was największymi szczęściarzami i szczęściarami w listopadzie. Aż podwójna magia, to jest środek miesiąca, od czegoś może nawet uwolniliście się, od czegoś może odeszliście, gdzieś zachowaliście równowagę umysłu i serca i teraz macie niesamowite szczęście. Także o czym myślicie, co przyciągacie do siebie, a więc bądźcie bardzo optymistyczni, bardzo pozytywni i takimi ludźmi się otoczcie, bo jesteście magikami. Wszystko możecie. Możecie przesunąć góry, możecie osiągnąć kompletny sukces. Albo już to teraz widzicie, albo to już tylko jest na horyzoncie. Ale gdzieś zaczynacie coś od nowa, bo jedynka to jest gdzieś zakończenie tamtego etapu. Listopad to 11 miesiąc, więc tu jedynka też odgrywa rolę. Być może teraz to Wy podejmujecie decyzję. To jest dla niektórych byków. Teraz to Wy jesteście bossami we własnym życiu i dyrektorami. To Wy układacie scenariusz do własnego życia. I to jest ogromnie istotne, bo macie ekstra magię. Macie magię kosmiczną wręcz na osiągnięcie tego, czego pragniecie. A więc jakkolwiek negatywność, śmietnik, śmietniczka, kochani, ok? Super, super macie. I trójka, kreatywność, komunikowanie się, akcja, więc może mówisz, może występujesz, może jesteś na YouTube, może jesteś na scenie. Rób długoterminowe plany. czego chcesz. I zachowaj cierpliwość, bo nadejdzie. Ok? Zasługujesz na miłość, zasługujesz na to, co najlepsze, drogi byku. Ona strzela z łuku nie byle gdzie, ptaki czy w gałązki drzew. Ona strzela w dziesiątkę, w to, czego naprawdę pragnie, to, czego naprawdę chce. A że macie niesamowitą moc, aż podwójny magik, magik wszechświata. Wy kreujecie swoją rzeczywistość. To od was zależy, co dalej nastąpi. Jak wielki sukces odniesiecie. Nawet jeśli chodzi o miłość. Więc nie idź za czym, aby tylko coś mieć, tylko bądź asertywny, byku. Bądź asertywna w tym, do czego dążysz, ok? Idź naprawdę po to, czego twoje serce pragnie. I co mówią ci z drugiej strony w świecie spirytualistycznym? To jest tylko potwierdzenie, że w którą stronę idziesz, to nie jest coś, co ty wiesz, co znasz. To raczej jest sprawa niepewna. Trzeba zaufać tutaj. Zaufać swojej intuicji, bardziej niż tu jest cokolwiek do myślenia czy bycia praktycznym. Więc nie pozwól, żeby strach cię zatrzymał. Widzicie, ta karta także pokazuje, że tylko to, co w sercu jest prawdziwe, jest zielony listek. Więc kieruj się sercem, bo wszystko inne to może być tak zwany deadwood, czyli to, co już nie żyje, to, co już jest nieistotne, to, co przeminęło z wiatrem, woda pod mostem. Więc nie kieruj się tym, kieruj się sercem, a wszystko będzie przepięknie. Także, kochani, tak jak wszystkich innych i was, zapraszam na spotkanie ze mną w Warszawie 26 listopada do Leonardo Royal Hotel przy Grzybowskiej 45 na godzinę 11, a 27 do Krakowa o 17 przy pięknym hotelu przy rynku krakowskim, na rynku krakowskim na Wiślnej 2 hotelu Imperial. Spotkania, jak odnieść sukces w 2018 i później, czym się kierować, jaka będzie energia, UFO, co tylko chcecie. Będę odpowiadała na pytania, będą potem 2 dni na prywatne spotkania ze mną w Krakowie, także gorąco zapraszam. Uprzedzam tylko, że do 5 listopada jest ciągle szansa na obniżoną cenę, ponieważ chcę listę zamknąć 5 listopada, żeby 6 już wiedzieć, ile kawy zamawiam, ile ciasteczek, coś może na słodko. Także chcę zakończyć rok na słodko, pożegnać Polskę i was na jak najlepszą notę. Więc na tym mi zależy, na super atmosferze. Dlatego bardzo proszę do tego podejść serio. Jeżeli ktoś ma ochotę na więcej wiadomości i uzdrawianie na ten miesiąc, już teraz, bardzo proszę iść na ten link Vimeo on Demand. I jeżeli jakieś czytanie, portret i tak dalej, moje usługi na stronie www.angelreadingswithgrace.com. Kochani, życzę cudownego miesiąca, buziaczki, uściski i być może do zobaczenia w Warszawie lub Krakowie. Moje drogie panny, a co dla was? Otóż, już widzę potrzebę, od razu od samego początku anioły mówią, balans, nie kłóć się z nikim, nie zadzieraj z nikim, idź na kompromis i kooperuj z innymi, bo w ten sposób osiągniesz o wiele więcej niż waśniami, kłótniami, wojnami. Nie tędy droga. Teraz, jakąś odpowiedź na twoje pytanie, na twoje wątpliwości ma dziewczynka właśnie w takim wieku, od 5 do 15 lat, gdzieś w tym wieku, do 17 nawet może przychodzi tutaj do mnie. A więc, czy to będzie twoja córka, czy to będzie wnuczka, prawnuczka, czy to będzie siostrzenica, okay? Bratanica, gdzieś ktoś ma taką dziewczynkę, która usłyszy twoje pytanie, twoje wątpliwości, być może nawet będziesz rozmawiać z kim innym, a może zapytasz się po prostu jej, już teraz wiedząc o tym. I ona ci da dobrą odpowiedź. Soulmate. Może kogoś, droga Panno, spotkałaś, spotkałeś i pytasz, czy to jest moje soulmate. Aha, jest. Piękne uczucie. Pasja, chemia. Ale i lekcje z tym przychodzą, więc ciesz się, póki możesz. Ciesz się, póki możesz, bo świetna sprawa, nastaw się absolutnie pozytywnie, optymistycznie. 3, 4, w zależności od tego, gdzie się jest, listopada jest pełnia księżyca w znaku byka. To jest znak ziemski, tak jak i wy. Więc gdzieś coś może odchodzić. Ja w waszym przypadku widzę, że wy, jeżeli nie będziecie walczyć z nikim, kłócić się i tak dalej, wy możecie znaleźć swoje soulmate. Wy możecie zrozumieć, że ten kimś, ten ktoś, z kim jesteście, jest waszym soulmate. A więc coś miłego, coś przyjemnego, ja tu nic złego nie widzę. W środku miesiąca macie słońce, jedna z najlepszych wiadomości, jakie istnieje w tarocie anielskim, czyli odniosłam zwycięstwo. Albo ktoś wam coś mówi. Zwycięstwo, dobra nowina, dobra wiadomość, czy to telefonicznie, czy przez maile, czy tekstem, czy ktoś dostarcza wam, czy to promocja, czy zakończony projekt czegoś, ale coś takiego, co naprawdę czujecie się niesamowicie wdzięczni. I o to chodzi, żeby poczuć tę wdzięczność i za co jesteście wdzięczni, ok? Jeżeli to jest nów księżyca, który będzie w Skorpionie 18 listopada, więc jeżeli będziecie mieć wątpliwość, oj, czy ja czuję się bezpiecznie, czy jestem bezpieczna, bezpieczny, czy moja rodzina jest i ci, o których ja tak myślę i w ogóle, ktoś może być nawet w ciąży i może myśleć, czy dotrzymam, czy donoszę, czy urodzę i będzie wszystko ok. Anioły mówią, wszystko jest dobrze, wszystko jest pilnowane przez niebo, nie ma się czym martwić, ok? Teraz dlaczego mówiłam, żeby myśleć tylko pozytywnie? Dlatego, że tu na koniec miesiąca jest wiadomość, która mówi, jest, tak myślisz o przeszłości swojej, o tym, co się stało, co było, co mogło być, a co się nie stało. I może czegoś żałujesz, a co by było, gdyby nie było, a gdybym zrobił inaczej. Nie rób tego, bo przyjdzie coś ważnego, bo może nadejść ważna informacja i ty ją w ogóle pominiesz. Ty nawet nie zauważysz, bo nie widzisz tego, za co powinieneś, powinnaś być wdzięczna, tylko patrzysz ciągle w lusterko wsteczne. Jadąc i mając piękną rzeczywistość wokół siebie, tyle powodów do wdzięczności, a ty ciągle patrzysz to wsteczne lusterko. Niedobrze. Teraz niektórzy z was spotkają kogoś, kto jest z innego kraju, innej religii, innego wyznania, innych zapatrywań, innej kultury, tradycji itd. Teraz, dla niektórych to dobrze, niektórzy zdadzą sobie sprawę, że że ten ktoś, z kim są, nie do końca są na tej samej fali. Teraz, dla was wiadomość ze świata spirytualistycznego, od tych, którzy są naszymi najbliższymi po drugiej stronie, jest najlepsza relacja, jaką możesz kiedykolwiek z kimkolwiek mieć, jest ze sobą samą. Teraz jest czas w tym miesiącu, żeby uhonorować, kochać siebie, traktować siebie bardzo dobrze, zupełnie odrzucając wszystkich tych, którzy są negatywni, wszystkich tych, którzy nie czują tak jak ty. I przeszłość. Pozbyć się przeszłości. No więc widzicie, nie pozwól przeszłym doświadczeniom i tego, do czego już nie chcesz i patrzysz nie tak, zakłócić twój pokój, spokój i szczęście dzisiaj. Więc to idzie absolutnie świetnie oczywiście z tym. Wysłuchaj tego jeszcze raz, żeby zrozumieć jeszcze lepiej. I oczywiście jak każdy jeden znak zapraszam do Warszawy 26 listopada do Leonardo Royal Hotel przy Grzybowskiej 45 w Warszawie na Woli na godzinę 11. a 27 na 17 do pięknego hotelu Imperial w Krakowie na Wiślnej 2 na rynku krakowskim z widokiem na Sukiennice i ratusz. Będą, kochani, wykłady, które koniecznie trzeba wysłuchać. Koniecznie tę biedę trzeba wiedzieć. Słuchajcie, czytajcie czwarty wymiar. Chyba 16 listopada coś tam będzie o tym, co ja będę, o czym będę mówiła na tych spotkaniach, więc warto sobie coś tam poczytać. Niemniej jednak koniecznie trzeba tego wysłuchać. A będzie można tylko wysłuchać tego na wykładach, to nie będzie do powtórzenia. Okay? Tego nie będzie już później. I tylko 2 spotkania w całej Polsce, w Warszawie i Krakowie. Do 5 listopada jest zniżka. Po 5 listopada cena idzie w górę i przy wejściu będzie też droższa. Tylko dlatego, że ja chcę widzieć listę, wiedzieć, kto przychodzi. Jeżeli macie jakieś pytania, pod spodem jest e-mail, gdzie można do mnie napisać, skontaktować się, zapytać o coś. Ok? Chętnie odpowiem. I jeżeli potrzebujecie więcej wiadomości na miesiąc listopad, czy uzdrawiania, Vimeo on Demand, link jest pod spodem, czy może prywatnego czytania, czy portretu astrologiczno-numerologicznego, też link jest pod spodem www.angelreadingswithgrace.com. Serdecznie zapraszam. Mnóstwo buziaczków, uścisków. Być może do zobaczenia w Warszawie lub Krakowie. Moje kochane koziorożce, a co dla Was w listopadzie 2017? Kochani, listopad rzeczywiście jest miesiącem istotnym. To nie tylko Wszystkich Świętych, zaduszki, do których przykładamy tyle uwagi, dlatego jest dla każdego wiadomość dodatkowa ze świata spirytualistycznego, od tych naszych najbliższych, którzy chcą nam coś podpowiedzieć. Ale dla Was, koziorożce, moje drogie, które Wy jesteście praktyczne, jak każdy znak ziemski i macie pełnię księżyca w znaku ziemskim, takim jakim jest Byk, więc to gdzieś Was też może dotknąć. Wy macie powiedziane: kieruj się intuicją przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji w listopadzie. Czyli nie tym, co Ci ktoś podpowie, gdzie Cię popchnie, co Ci każe zrobić. Ok? Nie poddaj się żadnej manipulacji ani kontroli w listopadzie. Od razu, od samego początku. Ale to jest wiadomość na cały miesiąc. Intuicja, Twoje serce, gdzie jest. Ok? Dzieci gdzieś mogą mieć jakieś ważne znaczenie. Może masz swoje dzieci, może kogoś dzieci, może w rodzinie dzieci, może spotkasz dzieci, może jesteś nauczycielem, wychowawcą. W każdym bądź razie bycie wokół dzieci, pomaganie im, bycie piękną latarnią i miłości, wzorcem dla dzieci jest jednym z Twoich przeznaczeń, drogi koziorożcu. Okay? Jest bezpiecznie kochać, więc może jest taka sytuacja, że były niepowodzenia, czy są, i zamknąłeś, koziorożcu, swoje serce, zacisnąłeś się gdzieś, już ja więcej nie chcę. Mówią anioły: otwórz swoje serce na miłość, bo to jest najpiękniejsza, najsilniejsza, najpotężniejsza energia, jaka istnieje we wszechświecie. Więc jeżeli zamykasz się na małe rzeczy, zamkniesz się na wszystko inne. Okay? Środek miesiąca albo kończysz swój projekt, albo projekt, praca, cokolwiek robiłeś, robiłaś, poświęcałaś się czemuś, idzie do przodu. Okay? Ale niektórzy zechcą wziąć sobie kogoś do pomocy. Niektórzy już pracują, współpracują z kimś. Jeszcze niektórzy może chcą otworzyć biznes. Jeżeli tak, no księżyca jest w Skorpionie 18 listopada. Otwieraj to z partnerem, z kimś. Okay? Będzie większe, lepsze powodzenie. Uważaj na znaki. Uważaj, znowu intuicja. Uważaj na sny. Ponieważ będą do Ciebie przychodzić w listopadzie bardzo. Tu intuicja, tu, a więc cały miesiąc anteny wystawione na znaki, sny i może czytanie. A może, kochani, spotkanie ze mną w Warszawie lub Krakowie. 26 listopada w Warszawie, 27 w Krakowie. Więcej informacji jest pod spodem, dokładnie gdzie, co i jak. Wykupić proszę do 5 listopada, jeżeli chcecie mieć jakąkolwiek zniżkę, potem cena idzie w górę. Zależy mi na tym, żeby 6 listopada już mieć pełną listę, wiedzieć kto będzie, ile trzeba kaw, ile ciasteczek mieć, żeby zakończyć rok w super pozytywnej, wspaniałej atmosferze i wiedzieć jak najwięcej. Na rok 2018 i dalszy, bo znowu będzie dużo nowości. Chcę, żebyście byli przygotowani i odnieśli sukces w przyszłym roku i potem. Ktoś może Wam, kochane koziorożce, powiedzieć coś prosto z mostu. Teraz może to być, że Wy zechcecie powiedzieć komuś prosto z mostu i może to dotyczyć wesela albo małżeństwa, pary jakiejś. Czy jesteście w małżeństwie? Czy chcecie być w małżeństwie? Czy ktoś myśli o zaręczynach? Czy ktoś zaproszony jest na wesele? Gdzieś to wesele jest tutaj ogromnie ważne. Teraz nie potraktujcie czyichś słów jako obelgi. Nie obraźcie się, ponieważ jest to indigo person, indigo osoba. Ci ludzie zawsze mówią prawdę. Może nie taktownie, może ci już ci powiedzieli, ale chodzi o to, żebyś tego koziorożcu wysłuchał, wysłuchała, ok? Dla twojego dobra. Natomiast może niektórzy z was są zaproszeni, okaże się na wesele. Albo sami. Żenicie się, wychodzicie za mąż, gratuluję. Może na przykład w grudniu, w styczniu, gratuluję. Kochani, co mówię wam najbliżsi z drugiej strony? Czas otrzymać coś dobrego. Jesteś dobrą, kochaną duszę, która cały czas lubi pomagać innym, dawać coś od siebie, ale teraz jest czas, żeby coś otrzymać. A więc przyjmij to z miłością, grzecznością, bo jest sztuka dawania i jest sztuka otrzymywania. Dawania i otrzymywania. Dlatego jest mój patron. Dawanie i otrzymywanie. Żeby był zdrowy przepływ energii. Może czas zapisać się na patrona, jeżeli jeszcze nie jesteście, bo tam są dla was jakieś wiadomości. Vimeo on Demand, dodatkowe wiadomości i uzdrawianie. No i oczywiście jeszcze raz zapraszam do Warszawy i Krakowa, życząc cudownego miesiąca, kochani buziaki, uściski i do kolejnego razu.